Ej, witajcie drodzy widzowie, Aryka 265. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na spotkanie w ramach kariery menedżerskiej Arka 215 Realu Madryt, sezon pierwszy. Bez zbędnego przedłużania przejdziemy do konferencji przedmeczowej, a jest to w ramach oczywiście derbów Madrytu. Przedłużymy to. Albo jesteśmy w świetnej formie? Jesteśmy w świetnej formie. O! Chłopcy mają wszystko wygrać. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do spotkania. Ale zróbmy zarządzanie zespołem, bo może mi tak. Stawimy. Alaba, gdzie ty tu kurwa? O, jest Alaba. Modry. A co, tu będzie Carvajal? Gdzieś on mi wsiąkł. O, jest Carvajal, dobra. Zróbmy Asensio. Mbappe może najwyżej z ławki. Chyba Mbappe damy odpocząć, bo on gra wszystko, co jest łącznie. I tutaj damy Isco, taki były wszyscy, co grają. Isco, Blanco nie gra. Rodrigo, Verde, Vinicius. Pyk. No, dobra, i tak. Przechodzimy do spotkania. Tak, ustawiłem skład. Do końca sezonu coraz bliżej. Najlepsze dwie ekipy mierzą się dziś w spotkaniu, którego stawką może być tytuł mistrzowski. Kto tutaj przegra, będzie miał trudną końcówkę. Zapraszamy na Wanda Metropolitano. Zmierzy się z Realem Madryt. Każdy mecz piłkarski to
powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądał z przyjemnością. Ale ostrość, o właśnie. Drużyna Real Madrid na ten mecz, teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois, Casemiro oraz Toni Kroos zagrają na środku linii pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Liczył też na igrzyska. W 2017 roku przejęła go ekipa Atletico Madryt. I to właśnie kibice Rojo Blancos regularnie wypełniają jego 68-tysięczne trybuny. Czy tęsknią za poprzednim obiektem? Oczywiście, ale ten też stopniowo zapisuje się w dziejach futbolu. Był to już finał UEFA Champions League, był też i finał Pucharu Króla. Dla nowego pokolenia fanów piłki to on jest jednym z dwóch wielkich stadionów Madryt. Piłka wybita z boku rywala. Tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Prowadzą zatem 1-0. Benzema ma teraz piłkę, pewnie poszuka miejsca do strzału. Mamy ochronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Teraz już możemy oficjalnie, z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu Jacku to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy w ich poczynaniach pewnie się rozprężemy. Dla nich to już raczej bez większego znaczenia. Ciągle Benzema, czyżby miał wtargnąć w pole karne? A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Benzema, tak, piłka w siatce. Ten zawodnik wie, na czym polega jego robota. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić punkt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Dzięki wykonać indywidualnej techniki. Luka Modrić.
Podaje teraz niecelnie. Rodrigo de Paul. Correa ma piłkę. Głęboka ta centra z narożnika. Doskok do rywala i po akcji. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Było blisko, ale jednak nie ma bramki. Szkoda, ale trzeba dać. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźnie. Dobry odbiór. Manter Correa. Kolejna szansa, czuje teraz piłką w stronę pola karnego. Dobry zwiastun. A tam coś z tego może być. Słupek. Kurde mać. Znalazło trochę wolnego miejsca na skrzydle, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Suarez nie rozstaje się z piłką, bramka coraz bliżej. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Dopik na trybunach się wzmaga, przegrywają dwoma golami, ale teraz szansa na złapanie kontaktu z rywalem. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Dobra, a Kroos i Modric muszą być zmienieni, bo widzę, że ledwo zipią. Kamavinga i Valverde, o właśnie. I tu Viniciusa wpuścimy jeszcze na ostatnie minuty, będzie. Moment, moment, bo się tu zaraz. Okej. Zapraszam was na moment. Cicho, 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 przepraszam.
Jakby. Przepraszam was bardzo za to. No. Nie wiem czemu to upada, bo to on może po prostu. Drożnego w okolicy 11. Źle wykonany ten drożny. Piłka złapana. Benzema odbiera piłkę jatrasowe obrońca. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Ale szata teraz na piłkę. Sergio Canales. Suarez. Nie miałem okazji wspomnieć, że niebawem czeka nas kolejny ciekawy mecz dla Liga Santander. Atletico Madryt zmierzy się z Elche. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczeka. Zobaczmy, muszą to strzelić. Uniemożliwia strzał. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę w środę. Denerwujmy to. Okay. Prosto. Tak, to bramkarskie, ale tam było zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Okazja przed nim teraz. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wypełnić na gierę. A będzie wyniku? 5-1. Marcos Llorente. Piłkę dostaje Luis Suarez. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. Czeka nas wkrótce naprawdę ciekawy mecz. Zdecydowanie nie można go przegapić. Już teraz. Zapraszamy na transmisję. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było decyzji. Dobra, teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. To teraz robi Asensio. I bramkarz. Było groźnie. Strzał był już tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Jest główka, ale obok. Raczej bez zagrożenia. Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym tętnie bramkarza. Marcos Llorente. Luis Suarez. Zdecydowanie, ale czysto. Ładnie, za plecy obrońców. Odważne to wyjście, ale decyzja okazała się być słuszną. Tak, takie wyjścia często kończą się rzutem karnym, ale ta interwencja była czyściutka. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Do końca. Zostało już tylko 5 minut. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Ale może teraz będzie szansa. Nie do wiary. Nie mają litości. Do wybranka. Podwyższają prowadzenie.
Polek naprawdę zwięzła i kręce same się składają do ogrodu, a głowa od razu podpowiada, że ojcowa wyborem jest zjadę Polek, to taki indywidualny pomysł, to piłkarski miód. Dobra, usłyszymy się w wywiadzie pomeczowym. Na mecz bardzo ładnie dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem łapek w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. Jutro się też słyszymy w karierze menedżerskiej. Także do jutra, trzymajcie się, cześć, pa! Przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem i komentarzy pod filmem. Dobra. Jeszcze wywiad pomeczowy, także będzie około 22 minut film. W zasadzie 23 pewno osiągniemy. En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. Jakieś komentarze do występu? Oczywiście. Benzema to super gwiazda. Co by nam się chłop nie obraził. Cały sezon będziemy wygrywać. Do jutra, trzymajcie się, cześć, pa, łapki w górę, suby, dzwoneczkiem, komentarze.